Sławomirze, posuń się do mnie. Zaraz. Jeszcze coś robię. Witamy serdecznie po krótkiej przerwie. Tym razem gramy różne mecze. Śmieszne mecze. Dokładnie. Dla przypomnienia, kolejny mecz reprezentacji Polski odbędzie się w czwartek o godzinie 22. Tym razem gramy przeciwko sobie. Tak, zobaczymy, kto jest lepszym graczem FIFA. I pierwszy mecz to będzie Belgia kontra Panama. No, dwóch kudłatych jegomości. Do klatki z nimi. No, niekoniecznie, ale no... Będą w pewien sposób metaforycznie w klatce, czyli będą na boisku, który jest okrucony ze wszystkich stron. Tak, nie ma wyjścia, bilety są płatne jak w zoo. Zajmij się. No i proszę Państwa, ja gram Belgią, tutaj gościnnie Sławomir gra Panamą. Cześć, witajcie. Zapraszam na niedługo następne odcinki, ale to będą w Gears of War. Przygotowujemy się, zakupiliśmy grę od niedawna, w sumie czemu nie, można spróbować. Także zobaczymy. No i proszę, gramy w Sochi. Poprzednio były dwa razy Spartak, teraz Sochi. Rok budowy 2013, pewnie masz prawie 50 tysięcy. Jedziemy! Piękny stadion, dopisuje nam pogoda, zacieniony co prawda, ale pogoda jest pogodna. Wyśmienita, tak jest, nie pada, czemu nie? Tutaj jest błąd w tym, kto komentuje, bo komentuje piękny stadion. Rafał Wisławciu. Piłka zebrana z podium, czy skądkolwiek. Rzut oka na horyzont, na stadion, na piłkarzy, na... całą oprawę przedmeczową. I proszę Państwa, na stadionie znajduje się już drużyna Belgii, po drugiej stronie drużyna Panamy i zaczynamy cyrk. Jeszcze przedstawienie, krótkie przedstawienie piłkarzy. Ktokolwiek to jest. Niestety po tych wirtualnych twarzach nie jesteśmy w stanie rozpoznać. Tutaj mamy, on trochę jest podobny do tego zawodnika URC, który przegrał z Fedorem Emelianenko, przepraszam, nie URC, tylko Cage Rage. Swego czasu, no nieistotnie, będę jego nazwy też. Ale taka anegdotka ma. Dokładnie, taka malutka cikicza. No i proszę Państwa, trzeba jeszcze zmienić układ kamer, przepraszamy za te niedogodności techniczne, ale... ustawienia gry, ale tutaj nie spisaliśmy się. Dynamiczna, dajmy wszędzie dynamiczną. A. B. No i proszę bardzo, przy piłce drużyna z Belgii rozpoczynamy meczy. Belgia kontra Panama. Czy mam takie klikanie, kurde? Nie ma gola, jest pierwszy rzut. Pierwsza wrzutka, nie ma gola, czy będzie gol? Nie ma gola jeszcze, no proszę Państwa. To było. Aj, komuż on to podał? Chyba jakiemuś kibicowi na stadionie, bo nie widziałem tam żadnego gracza, nie mam też minimapki, nie jestem przystosowany do takiej fifki. Tak, drużyna Belgii przy piłeczce, proszę Państwa. Mertens, prawą stroną boiska, wrzutka. Czy będzie przewrotka? Nie ma przewrotki, ale jest pięknie strzał z wolei, niestety zmarnowany. Piłka poleciała poza linię bramkową i będzie ona wybijana z... bramki palamskiej. Tak. Penedo podaje piłkę do Goodiego. Godoya, czy jak on tam ma. Torres przy piłeczce. Torres biegnie lewo stronisko, podaje do Pereza. Perez przy piłce tutaj. Okazało się jednak, że niefortunnie, ale spalony, proszę Państwa, piłka w rękach drużyny z Belgii. Myślałem, że się uda ta cwana akcja, ale nie wyszło mi. Flamandczycy jak do tej pory radzą sobie wyśmienicie.
Po raz kolejny przy piłce drużyna z Belgii. Belgijczycy przejęli piłkę po niefortunnym zagraniu Panamczyków. Ale czego? Lukaku, proszę Państwa, kiwa się tutaj w narożniku, niemalże w narożniku. De Bruyne nie sprostał zadaniu teraz. Perez przy piłeczce. Perez kontra Wendgoen. Moiner, Barcenas, Lukaku otrzymał piłkę, podanie do Mertensa. Mertens podaje do Moinera. Moiner, proszę Państwa, rzuca piłkę i czy będzie strzał z główki? Bramkarz piąskował, ale czy będzie dobitka? Piłka w nogach drużyny z Panamy. Po raz kolejny przy piłce Torres. No cóż, ten zawodnik jest bardzo często wymieniany. Nie mylić go z Fernando Torresem z Hiszpanii. Barcenas podaje do Pereza. Tutaj źle się zachował obrońca z Belgii. Panamczycy, wybija piłkę bramkarz. Na szczęście udało się Belgijczykom wybić piłkę i po raz kolejny drużyna z Panamy przy piłce. No niefortunne zagranie przy piłce Hazard. Hazard podaje do Lukaku. Lukaku Mertens. Mertens prawą stroną boiska. Wrzutka do Lukaku. Lukaku oddaje piłkę do Moinera. Niestety niefortunnie. Perez. Nie, Lukaku. Nie. Perez przy piłce. Perez przy środku będzie dryblował. Dribbling nieudany. Witzel przyjął piłkę. Zabrał. Podał do Mertensa. Mertens przy piłce. Podaj do Lukaku. Lukaku, proszę Państwa, kolejna wrzutka. Kolejny strzał. Co to za spierdolanie? Ja nie wiem, jak można, co to była przewrotko podanie. No, nie ta strona, nie ten strzał, ale po raz kolejny Lukaku przy piłce. Niestety Lukaku na spalonym i piłka trafia w nogi Panamczyków. Spójrzmy raz jeszcze raz na ten spalony. Lukaku. Ale Sławku, udziela się bardziej tutaj otrzymanie. Nie mogę się udzielać informacji, ponieważ jestem bardzo skupiony na tym meczu. Wprawdzie chujowym, bo nie umiem grać w FIFA. Ale no cóż. Tak, nic dodać, nic ująć. Panama się. Ale to są nasi potencjalni rywale, na którymś tam. Jezu, łapanie! Zajebiście wybił tą piłkę bramkarz. To są nasi potencjalni rywale na którymś tam poziomie drabinki finałowej, więc przyjrzymy się im grze, no, choćby z ciekawości, choćby z tego, petarda! Co nas czeka. Jedno jest pewne, Panamczycy petardują, Belgijczycy prowadzą, jeżeli chodzi o podania i posiadanie piłki, więc wszystko się może zdarzyć w tym meczu. Panamczycy przy piłce, Torres po raz kolejny przy piłce, ten klon Fernando Torresa całkiem nieźle sobie radzi. Drużyna belgijska poradziła sobie, wybiła piłkę z linii bramkowej. Niemalże Torres po raz kolejny trzyma piłkę. Przy piłce Mertens, przepraszam, po raz kolejny. Jakże szybki jest ten piłkarz belgijski. Podaje do Lukaku. Piękne zagranie. Lukaku nie wie, co zrobić. Już w połowie, już gracze belgijscy znajdują się w linii bramkowej drużyny z Panamy. No tutaj niestety piłka została wybita. Mertens! Oddaje strzał! Bramkarz, jakże bramkarz z Panamy się dzisiaj fenomenalnie spisuje, no. Lukaku! Strzał! No i po raz kolejny piłka ląduje w bramkach Peredo. No cóż, to będzie dzisiaj gracz meczu, bo tyle ocalonych piłek dawno nie widzieliśmy w meczu o taką stawkę. Z jednej strony świadczy to fenomenalnie o bramkarzu z drużyny Panamy, ale świadczy to źle o obrońcach i o całej drużynie z Panamy, bo piłka nie powinna tak często trafiać w ręce bramkarza. Sławek, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Moje zdanie, nauczy się grać, pogadamy. Spalone drużyny belgijskie. ale samo głos. Tutaj przepraszamy, małe dygresje, małe tutaj podpowiedzi. Porozumienia też. Tak. Odnośnie nieustalonych taktyk na ten mecz. Przy piłce Mertens podaje do Moinera. Wrzutka, czy Lukaku przejmie piłkę? Nie, piłka została wybita przez Panamczyków i proszę Państwa, rzut autu dla drużyny z Belgii. Aj, niefortunne tutaj zagranie Belgijczyka. Oddał piłkę w nogi z obrońcy panamskiego. Na szczęście piłka została odebrana, ale po raz kolejny po chwili przechwycona z powrotem przy piłce Mertens. Jakże dużo nam tutaj dzisiaj. Lukaku daje strzał, proszę Państwa, no nie! Po raz kolejny bramkarz panamski dokonał czynu absurdalnie niemożliwego, ale już tutaj Belgijczycy szybko rozgrywają piłkę, którą niestety niefortunnie rozegrali. Przy piłce jakiś rudy jegomość i po raz kolejny strzał, rzut rożny dla... Nie, jednak nie, piłkę wybijają Belgijczycy z linii bramkowej.
Good, ja chciałem przeczytać GoDaddy, ale z racji na to, że jestem informatykiem, mam nawyki informatyczne. Perez nie otrzymał piłki przy piłce De Bruyne, ale De Bruyne nie otrzymał piłki. Perez przy piłce po raz pierwszy stracił piłkę. Witzel przy piłce trzymał jej podjąć. Lukaku nie. Mertens nie przyjął piłki. Barcenas z Panamy przy piłce podanie po raz kolejny do Pereza. Perez tutaj biegnie, drybluje. No, piłkarze Belgii byli przez chwilę jakby sparaliżowani, ale na szczęście uznali, że przeciwnik z Panamy jest tylko i wyłącznie człowiekiem. Przy piłce Lukaku wraca piłkę do Mertensa. Podanie górą, czy będzie strzał, proszę Państwa, czy będzie pierwszy gol? No nie, gdyż podanie górą było zbyt mocne, piłka wypita na aut i drużyna z Panamy wybija z autu. A i niedokładne podanie do gracza panamskiego, napastnika przez chłopaków z obrony, ale już akcja cały czas się rozwija. Tak, akcja się rozwija, drużyna z Panamy tutaj zaczyna trochę sobie za bardzo pogrywać, już mamy prawie końcówkę pierwszej połowy, ale wiadomo, 0-0, wszystko się może zdarzyć, ostatnie minuty, piłkarze są podekscytowani. Czy będziesz strzał drużyny z Panamy, proszę Państwa, mało brakowało, byłby gol. Całe szczęście ta strzałka okazała się myląca i po pierwszej połowie 0-0 dla nikogo, dlatego musimy dokonać małych, drobnych alternatyw w ustawieniach gry. Proszę Państwa, więc szybkość sprintu zostaje ustalona na maksimum. Żeby zawodnicy szybciej się męczyli i mogli schować. Tak, przyspieszenie zostaje ustawione na maksimum. Dokładnie. Prędkość piłki. Nie to wcisnąłem. Prędkość piłki po strzale zostaje ustalona na maksimum. I proszę Państwa, dzięki tym ustawieniom zapewnimy Wam mnóstwo rozgrywki. Jeszcze tutaj umiejętności bramkarskie minimum, tak, żeby dużo bramek wpadało. No i mi się wydaje, że te ustawienia są. Jakże super dla mojego kolegi. Pasek sił uderzenia na maksimum. Ewidentnie ktoś sobie tutaj pomaga. Tak. No i proszę Państwa, te ustawienia są bardzo dobre. Jeszcze dostajemy minimalnie. Musimy poprawić trochę kamerę, bo dynamiczna jest jednak słaba. Współpraca. To będzie dobrze odzwierciedlało nasze ustawienia. I proszę Państwa, zostawiamy mecz. Belgia, Panama 0-0. Dokonaliśmy małych poprawę. Ale to pierdolają. A, bo to twoi teraz. Ja pierdolę. No nie, jesteś. Proszę Państwa, Ferrari tutaj. To nie grają. Ja pierdolę. Ale beka ty. Ale Jezu. Ja pierdolę. Przy piłce Panamczycy, skupmy się troszkę. Caracas. Murillo przy piłce. Murillo. To podanie jest. Zagranie do Torresa. Przy piłce Witzel podaje do Caracasa. Caracas stracił piłkę na rzecz Gomesa, ale Gomez stracił piłkę na rzecz Vertonghen wybija piłkę. Caracas. Hazard, proszę Państwa, Hazard podał do Lukaku. Piłka stracona. Lukaku jakże poświęcił się i pierdolno podanie nie wiadomo gdzie. Sam jest oszołomiony tym, co się tutaj dzieje na boisku od drugiej połowy. Hazard przy piłce. Jakże oni nabrali werwy, jakże szybko biegają, jakże szybko podają. Strzał! No niestety tutaj strzał bardzo nieudany. Po raz kolejny Witzel nie oddaje strzału. Caracas, Vertonghen, Caracas po raz kolejny. Lukaku, czy przejmie piłkę? Nie, bo piłka z Panamy bardzo szybko do niej dobiegł. Perez przy piłce. Czy Perez odda strzał? Niech Perez odda strzał! Pierdol! Panama rządzi! Proszę Państwa, jaka petarda, to nie jest Panama, to jest Tardama! Wiedziałem, że ma petardę, no to od samego początku, gdy Sylwester wystrzelił pierwsze fajerwerki, tak on kopał piłkę w powietrze. Spójrzmy jeszcze raz na jakże iście dokładną, precyzyjną piłeczkę w środek bramki. Jebud, jeszcze ole poleciał, proszę Państwa, bramkarz był bezradny, taką petardę to nawet ja bym nie obronił. Dokładnie, ale ładnie między nóżkami. Nawet nie skapnął się, że piłka leci między nogami, jak już w bramce była. Cześć, Mak Kucyk. Dzięki. Odwiedzimy Ciebie na pewno. Proszę Państwa, ale wracamy do gry. Caracas. Jakżeż on szybko biega od tej drugiej połowy, proszę Państwa. Cóż za zastrzyk witaminowy dostali piłkarze z drużyny Belgii. Przepraszam, piłkarze belgijscy.
Caracas zdecyduje się na strzał, ale śpierdzielnięcie mocne. Czy piłka była rykoszetem odbita na rzut rożny? Nie, nie była. Chadli wchodzi, ktoś tam schodzi. Chadli wchodzi, Carrasco zszedł. Hazard przy piłce, podanie do Chadliego, nowego piłkarza. Czy Chadli odda strzał? Oddał strzał, który niestety nic nie dał. No i, ale nie, myślałem, że będzie rzut rożny dla Belgijczyków, ale jest rzut linii bramkowej dla Panamczyków. Było zagrożenie, była możliwość strzelania bramki, no niestety Belgijczycy jej nie wykorzystali. Nadal 1-0 dla drużyny z Panamy. Była tutaj heroiczna próba oddania strzału, strzał był oddany de facto, ale niestety nietrafny strzał, ależ petarda, proszę Państwa. To Jacek... Zawodnicy belgijscy już spróbują strzału z daleka, jednak jeszcze niecelnie, jeszcze mało precyzji w strzałach, może zbyt wielka moc w nodze. Tak. Proszę Państwa, zmiany po raz kolejny po stronie belgijskiej. Dembele wchodzi, Witsel schodzi. Piłka na rzut autu dla drużyny z Panamy. Nadal wynik 1-0 dla drużyny z Panamy. Panama, Belgia nie. Belgia przyjęła piłkę. Przy piłce Hazard podaje do Lukaku. Lukaku chciał oddać strzał, ale piłka gdzieś zaginęła i z moich oczu, i z moczu. Z moczu Lukaku, być może z moczu też, bo Lukaku słynie z oznaczania piłki. To oczywiście jest nieoficjalna, niepotwierdzona informacja, ale na plotku PL chodzą pogłoski, że Lukaku oddaje strzały z moczu i gubi piłkę z oczu. A Hazardzista, Dembele przy piłce, czy odda strzał? Ależ petarda! No tutaj Belgia nakurwia pancerfaustami, ale no nie trafnie, niefortunnie, niecelnie przede wszystkim. Tak, przy piłce Dembele podaje do Hazarda, Chadli podaje, nie chciał podać piłkę do Lukaku, ale Lukaku nie przyjął piłkę, proszę Państwa, Hazard przy piłce Chadli, cóż to się stało, czyżby to był spalony, nie wiadomo co się stało. Powoli rozegranie panamskie, jak oni tutaj zagrają, niedokładne podania tej, zauważyłeś przyjacielu, że gracze z Panamy... Tak, gracze z Panamy pomimo wygrywania, prowadzenia, nadal grają bardzo niespokojnie, jakby czuli tą presję, ten mityczny, heroiczny ból belgijski. Nie wiem, czy Państwo to słyszeli, ja słyszałem kolejny mit. No w każdym razie ból belgijski to jest jak silnik Kinga z One Punch Man'a. Rekord w zasadzie. Ale to takie dygresje były przy piłce po raz kolejny, drużyna z Panamy. Teraz Belgia odzyskała piłkę. Panama odzyskała piłkę. Belgia odzyskała Mertens. Mertens podanie do Hazarda. Hazard podaje do Lukaku. Lukaku pięknie piłkę wyłuskał. Strzał! No i z kolejna petarda. Tym razem dość blisko. Za mocno zawiązał butę, jak się dostaje. Prawdopodobnie tak. I ta siła klimatyczna z sznurowania przeszła na kopnięcie. Od kopnięcia na buta, potem na sznurowadła. No i wiadomo, jak to się skończyło. Na piłkę poleciała w kosmos. Aj, niedokładne podanie. Hazard przy piłce, Hazard podanie do Lukaku. Lukaku jakże ruszy z kopyta, będzie strzał. Jest petarda, no i kolejny strzał Panu Bogu w okno. Cóż ta Belgia robi, no. Zero zastanowienia, dlatego myślę, że za dużo... Lukaku schodzi. Batsu Koksu przed meczem. Batshuayi wchodzi. A tutaj strzały Romelu Lukaku, gdzie 5. Perez 2, no ale to wygrywa Panama. Proszę Państwa, Chadli zemocjonowany wybił piłkę na aut dla drużyny panamskiej. Niech ktoś strzeli! Jest, proszę Państwa, 1-1! To było wiadome! Ej, proszę Państwa, któż to wykonał strzał? No tak, Batshuayi, który dopiero co zmienił Lukaku, wszedł i wyegzekwował dwa strzały, z czego jeden był trafny. A w zasadzie trafione, no i 1-1, proszę Państwa, Belgia, Panama 1-1, jeszcze wszystko może w tym meczu zdarzyć, zostało raptem 10 minut, ale po raz kolejny, przepraszam, Belgia wraca do gry. Ależ mocno strzelił, dziwne, że temu zawodnikowi z Panamy głowy nie urwało. Nieistotne, to jakieś fenomeny fizyczne tutaj się wydarzają.
Belgia, Panama 1-1 nadal. Hazard. Hazard, Batshuayi. Moiner. Chadli Szalap. Ależ pierdolnął, Jezusie. Przecież jak ta piłka za stadem nie wyleciała, to ona nadal leci. Zaraz się nam bok to pierdolnie jest! Nie ma. Batshuayi przesadził tutaj RTF ciśnił, mój drogi. Ale proszę Państwa, te petardy, jakie w nogach ma Belgia, to niesamowite, no. No i to się aż przewracają od tego. Tak. Moiner. Belgia straciła piłkę, Panama przy piłce. Kompany tutaj, przepraszam, Torres. Perez podał do Torresa, Perez. Torres przy piłce. Ale Torres tutaj nie wiadomo co robił, biegł sobie, bo myślał, że drużyna z Belgii straciła łącze, ale drużyna z Belgii go wykiwała. Czy będziesz strzał, Quintero? Jaka? Ale Quintero pionowo do góry pierdolę, no. Zobaczmy na ten raz, no. Ja pierdzielę, no. To jakby wyglądało jak, przepraszam, misja na Marsa. To była misja ratunkowa na Apollo. Tak, Quintero uznał, że woli zestrzelić statek kosmiczny, która atakuje ziemię, niż wygrać mecz Mistrzostw Świata. Ten, ja widzę, że tutaj jest jakiś nalot. Nalot. Marsjanie atakują po prostu. Chłopaki postanowili zbombardować parę statków. Teraz wiadomo, o co chodzi, nie? Kurwa. A tam bum, biały dom jeb, nie? Ależ wykurwił. Belgia prowadzi 2-1 w doliczonym czasie gry, proszę Państwa. Samo poprzeczki uderzył w chorągiewkę, no jebany. A tam biały dom płonie, nie? Sankt Petersburg w ogniu, bo tam zestrzelili kilka statków po drodze. Myślę, że ten trochę był swój statek na niższym pułapie, dlatego szybko padła bramka. Ale jak pierdolono, fuch! Aż emocje. Pięknie grają, no Belgijczycy rzutem na taśmę wygrają ten mecz i co to powiedzieć, Batshuayi, Hazard. Petarda! No to kolejne piękne podanie, no Łukasz Kuszczak, by lepiej nie zagrał. To był Łukasz, no w każdym razie Kuszczak. No i proszę Państwa, rzutem na taśmę Belgia wygrywa ten mecz, a my gramy dalej, no. Polacy wygrali pierwszy mecz z Senegalem 2-1, przegrali drugi mecz z Kurumy 2-1. W międzyczasie Belgia jakąś nadprzyrodzoną siłą wygrała z Panamą. I jedziemy dalej, kolejny mecz. Ol, 22 strzały miała Belgia, no ale mniejsza z tym. Tak, Belgia, Panama 3, tutaj widzimy, widzimy co się wyprawia. I kolejny meczyk będzie Tunezja, Anglia. Sławku, czymże będziesz grał? No ja bym zagrał Anglią, troszeczkę bardziej znany zespół. Tak. Ja Tunezją. No i tak, kolory biały kontra czerwony. Teraz tak, jeszcze tym razem zmienimy po raz kolejny kamerę na domyślną, jest chyba najlepsza. Nie? Na domyślną. Proszę Państwa, drugi mecz. Anglia kontra Tunezja. Ja gram Tunezją, poprzednio grałem Belgią i zobaczmy jak pójdzie na tym drużynom. A propos, w zamrażające z whisky możesz polać. Szczaneczka dla Ciebie. Tunezja, Anglia grają w Wołgogradzie. 45-tysięczna pojemność piłkarzy to więcej niż mieszkańców w Zgierzu. Tutaj mam. A propos, teraz się uszczupliła, ponieważ był pożar. Tak, pożar już dobiegł końca. Także, no Zgierz już nie płonie. A tymczasem, proszę Państwa, zapraszamy do gry. Zapraszamy do gry, bo gramy. Tak, już za chwilę. Kim teraz? Tunezja kontra Anglia. Tak jest. Anglicy znają się z tego, że mają dobry skład. Składy Tunezji, składy Anglii, Wołgograd, godzina 21, tym razem noc. Komentują Sławciu G i Rafał G, a nie jacyś tam farfocle. Proszę Państwa, przyjrzymy się sylwetkom graczy z Anglii, z Tunezji. UHL Sport. Tutaj UHL Sport 32, no dziwne imiona, dziwne nazwiska mam graczy z Tunezji, ale uszanujmy to, wiadomo co kraj to obyczaj.
Oni są oznaczani jak Assassin, jak Hitman. Mm-hmm. Numerami, nie imionami. Ci z kolei bez nazwisk, same numery. Anglicy też mają ciekawe. I jakieś łyżwy mają. O! Wyrośnięty jak gościu. No i proszę Państwa, zaczynamy. Drużyna z Anglii rozpoczyna. Zapraszamy na mecz. Proszę Państwa, jakżeż energicznie zaczęli mecz. Biegałem trochę, jakby gra była przyspieszona. Albo na sterydach. Wiadomo, doping ostatnio, zwłaszcza w Rosji, jest dość popularny. No i tutaj nieudane zagranie gracza z Tunezji. Bramkarz po lekkim naciśnięciu ma pary w łapie, co najmniej jak szybka. Tak. Anglicy tutaj kiwają się ze sobą. Proszę Państwa, Kane przy piłce stracił piłkę na rzecz Badriego. Badri, no, jak Bad Harry zagrał bardzo chaotycznie. Stracił piłkę, proszę Państwa, jedziemy dalej. Przy piłce Skiri, trochę jak Shakiri. Kenisi. Ale nie ma nic wspólnego z Shakiri. Kenisi kontra Jerry Maguire. Kaziri. Straci piłkę Rashford. Rashford przy piłce. Rashford jak się kiwa, ale Rashford kiwa nie wyłączył. I proszę Państwa, piłka dla drużyny z Tunezji wybita na out przez Diera. Badri tutaj nie otrzymał piłki, ale przy piłce po raz kolejny Tunezyjczycy oddają strzał! Piłka ponad bramką. No, kolejna petarda, proszę Państwa, zapomniałem się powtórka z poprzedniego meczu, gdzie statki kosmiczne atakowały Mińsk, a teraz statki kosmiczne nacierają na Wołgograd. Jeszcze daleko było, bo ta piłka poleciała mimo wszystko mało pionowo do góry. Tunezyjczycy po raz kolejny oddali strzał, tym razem podstrzelił Tunezyjczyk jednego obrońcę angielskiego. Czy będzie to wiązało się z kontuzją? Nie, chyba nie. Wygląda to, że nie ma kontuzji, ale wracamy do meczu. Piękne zagranie piętką, Ben Amor przy piłce. Ben Amor podaje do Kaziriego, Kaziri wrzuca piłkę. Wrzutka, strzał z główki! Jest, proszę Państwa, gol kontuzjowanego gracza. Mimo kontuzji strzelił gola i proszę Państwa, jakże się cieszy. Skopa w jedną chorągiewkę, no. Zobaczmy na ten gol kontuzjowanego gracza. Może mogę dokonać zmiany. Kontuzjowany Kenisi schodzi, a Kalifa wchodzi. Proszę Państwa, no, Tunezja prowadzi zaskakująco z Anglią. Sławek, jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Spokojnie, zaraz wypuszczę możliwe z kartki, także zobaczyć. Jeden zaraz będzie petarda. Sławku, komentuj, żwawo. No tutaj dostałem informację, że obserwujący stęsknili się za Twoim głosem. Z moim głosem? No skupiony jestem. Jak mogę dobrze komentować, nie będąc w pełni skupiony na tym, co robię, prawda? Tak, świetna. Ja już mam doświadczenie sprzed 3 lat grania i komentowania. Proszę Państwa, przy piłce Badri, Maguire walczy z Badrim, ale Badri zyska piłkę? Nie, Badri straci piłkę na rzecz Maguire'a. Ali, czy dobiegnie do piłki? Nie, bo ma... Podaje piłkę do Kalifa. Badri wraca piłkę do Kaziriego. Kaziri, Badri! Ojej, proszę Państwa, Badri się pogubił troszkę, wybił piłkę, tyle, że mocy, ty... I Batland, czyli land dupy. Land dupy wybija piłkę z linii bramkowej. Tunezja kontra Anglia nadal 1-0 dla drużyny z Afryki. Jakiej Afryki? No Tunezja jest tak. Tunezja graniczy z Hiszpanią przez morze. Zresztą w Tunezji jest... W Tunezji znajduje się... Petarda! Gdzie ten film z Humphrey Bogart grał? No nieważne, no tam to miasto... Aż którym... petarda! Jak się nazywa? Casablanca znajduje się w Tunezji. Ten słynny film z Humphreyem Bogartem. Świetnie, polecam. Zobaczyć, jaką petardę w statek kosmiczny wycelował jeden z moich przyjacieli. Przepraszamy za te podśmiechujki. Ale statki kosmiczne na tym meczu... Tak, bo dla oglądających, którzy nie widzieli poprzedniego meczu, doszliśmy do wniosku, że drużyny, gracze napierdzieli tak wysoko, ponieważ oni zestrzeliwują statki kosmiczne atakujące Ziemię. To jest... dotarliśmy do informacji, że Londyn płonie, że Sankt Petersburg płonie, mało brakowało, byłby gol. No, statki zostały zestrzelone, więc gracze mogą grać. Ostatnia nadzieja w piłkarzach na mundialu.
Czy oni mogą nie mieć jeszcze stawki? Rashford nie przyjął piłki. Ali przyjął piłkę, kopnął w jaja Ben Amora, ale Ben Amor, ponieważ bardzo lubi Amory, zrobił nic sobie z tego nie zrobił przy piłce. Kazri wysuwa piłkę. No nie wysunął piłki, bo piłka została przyjęta. Proszę Państwa, Maguire. Nie, Badri. Kazri, proszę Państwa, Kazri przy piłce. Jakże wykiwał, jakże on jest szybki dzisiaj. Jakby brał jakieś dopalacze. Proszę Państwa, Kazri wrzuca piłkę. Bramkarz drużyny Anglii, Butland. Przyjął piłkę, piłka wybita poza linię boiska. Piłka zdaje się dla Anglii. Spójrzmy jeszcze raz na tą akcję, co tu się wydarzyło. Nie, spalony. Sławku, jakie masz zdanie na ten temat? No chujowo. Głośniej, prosimy. Proszę Państwa, no co tu mogę komentować? Anglia przegrywa, ale do czasu. Tak, dramatyczny wślizg Anglików, ale Anglicy nacierają na bramkę drużyny z Tunezji. No niestety stracili piłkę. Badri przy piłce. Badri, proszę Państwa, podaje do Kalifa. Kalifa wysyła piłkę do Badriego. Czy Badri dosięgnie piłki? Nie dosięgnął piłki. Piłka po raz kolejny w noga drużyny z Anglii. Rashford otrzymał piłkę. Rashford pełen werwy. Rashford podaje do Aliego. Czy Ali wykona strzał? Czy strzeli znowu Panu Bogu boknu? Na szczęście jakimś cudem, nawet nie zauważyłem dlaczego, drużyna tunezyjska przyjęła piłkę, wybiła ją poza linię boiska, ale ważne, że jest nadal 1-0 dla posiadaczy Casablanki. Ali przy piłce. Ali stracił piłkę. Teraz Ben Amor przy piłce. Ben Amor podaje do piłkarza z Anglii. Anglicy, czyli oddadzą strzał? Aj, kurde! Nie strzał, rakieta! Mogła iść? Ale nie poszło. Anglia tutaj agresywnie naciera na drużyny z Tunezji. Tunezyjczycy walczą jak mogą, to jest niczym obrona Stalingradu. Aj, przed stopami kosmicznymi. Ale spokojnie, jeszcze postrzelamy mnie. Jeszcze postrzelamy. Statków jest sporo. Graczy jest mniej. Ale biegnie! Aj! Proszę Państwa, Mata Luth się zdenerwował, a dziwne, bo jego drużyna wygrywa 1-0, na szczęście się pomylił i jego nerwy już opadły, emocje opadły. Malamut sobie uświadomił, że jednak wygrywa. Jak Malamut? No jakoś tego przeczytam, Malamut. Maguire wybija piłkę. Poza linię połowy Rashford stracił piłkę, Skiri przy piłce, nie, przy piłce Henderson, wydawało się, że Kazri sięgnie, piłka nie udało się, Ali przy piłce, proszę Państwa, Anglicy nacierają, czy strzeli gola, nie udało się, piłkę odebrał piłka z Anglii przy piłce Badri podaje do Kalifa, Kalif traci piłkę przy piłce Kane również traci piłkę, piłka bezpańska. I co? O, rzut wolny dla drużyny z Anglii. Ale główka widać, że ewidentnie widział jakiegoś smoka. Nie wiadomo czemu się łapie za potylicę. Prawdopodobnie uderzył piłkę potylicą, a nie głową i dlatego piłka poleciała w stronę trybun. Piłka z linii bramkowej drużyny z Tunezji. Badri przy piłeczce. Proszę Państwa, Badri nadal przy piłce. Będzie wrzutka, tak jest wrzutka, proszę Państwa, ale wrzutka jeszcze nie zdążył dobiec. Inny gracz tunezyjski do piłki, w związku z tym piłka trafia na rzut aut dla drużyny z Tunezji. Kolejna wrzutka, proszę Państwa, czy będzie drugi gol? Tak jest, proszę Państwa, 2-0 dla Tunezji, prosto na wejście do bramki. Jakże Fikołka zrobił tutaj, cóż tu się dzieje? Spójrzmy jeszcze raz na tą bramkę, proszę Państwa, piłka w ostatniej minucie pierwszej połowy, ale odbita potylicą i strzelona, no. Pyk, jakże. On to zucha zrobił. Z dupy. Kurwa, a już sam bieg. Nie przedłużając, trzeba kontynuować szybko ten mecz, bo jakże widać, Anglicy jeden bardzo... Ale Anglicy mieli też strzał na bramkę, nie mieli żaden celny. No cóż, no, 2-0 dla Tunezji. Anglicy zawsze byli, uważam, stworzeni do walk w powietrzu. Nawet obrona przed II wojną światową spowodowała to, że przecież nasi Polacy tam w tych samolotach brali udział. Walczyli za Anglię. Dlatego... Ale co ty kurwa pierdolisz? No, gadamy o meczu. No. No, nie mniej ciekawa dygresja, no, ale ten komentator Sławomir to potrafi rzeczy
tak absurdalnie ciekawe i tak absurdalnie odcięte od kontekstu opowiadać, że myślę, że mecze z nim będą bardzo ciekawe. No. Nieważne. O, piłka wyszła poza linię boiska i przy piłce drużyna z Anglii. Pięknie rozegrali to w trójkącie. Kane przy piłce, Kane stracił piłkę, Slity przy piłce, Khalifa. Khalifa otrzymał piłkę, zagrany do Kazeriego, Slity przy piłce, proszę Państwa, czy będzie mega strzał, jest mega strzał, ale już to pierdzielną mi się wywrócił zarazem, proszę Państwa, jakaż siła gigantyczna szła za tym uderzeniem. Slity, Ben Amor, Ben Alune, Shkiri, Slity przejmuje piłkę, nie trafnie, Kazri podaje do Shkiriego, Shkiri strzela! No niestety piłka odbita od obrońców Anglików przy piłce Kane. Kane traci piłkę na rzecz, nie zdążyłem tutaj przyznać kogo zobaczyć na koszulce numerka. No w każdym razie stracił piłkę, ale znowu przy piłce Anglicy stracili piłkę Rose, niefortunnie podał przy piłce Kazri. Shkiri stracił piłkę, może sobie dokonać zmiany. Tak, Ayong wchodzi za Rosa, a jednak rzut wolny dla drużyny z Anglii. Czy będzie oddany strzał? Messi. No niestety prosto w ręce bramkarza. Proszę Państwa, to tutaj rzut wolny nie wyszedł, ale całkiem mi się wydaje, Sławku, że całkiem to była całkiem odważna pytkę, decyzja, zwłaszcza, że Tunezyjczycy mogą tak, w pytkę było to. No Tunezyjczycy mogą sobie na to pozwolić, nie? Tak, masz rację, jeszcze chwila. Khalifa oddaje strzał z dystansu, ale za mocno ponad bramką. Możesz dokonać zmiany po raz kolejny. Widział jakiegoś kosmite. Kemal wchodzi za Chłageza. I bla, bla, bla. I Batman wybija piłkę z linii bramkowej. Batman? A gdzie Robin? Robman. Proszę Państwa, Kazri przy piłce. Nie, Kazri nie przyjął piłki. Ale Shkiri przyjął piłkę. Malouul. Ale nie, go falował. Tak, Jones. Jones, Henderson, Walker, Dier, Henderson, Kane, odda strzał? Czy Kane odda strzał? Oddał strzał, ale za późno, ale nadal przy piłce Anglicy. Piłkę na szczęście wybija bramkarz drużyny z Tunezji. Ależ tutaj mało nieporozumienie, nie wiadomo do kogo popadać przy piłce. Po raz kolejny Anglicy. Walker przy piłce. Walker podaje do Kane'a, czy będzie strzał? Nie! Aj, myślałem, że będzie... Tunezyjski pazan przyjął piłkę, czy będziesz strzał? Rakieta! Chyba widział kilku obcych na stadionie. Tak. Zobaczmy na ten strzał. No pierdolną ją w kosmos. Łapie się za głowę, sam sobie dziwi, no. Gdzie tam był statek Apollo? Ale ziemia nadal bezpieczna. Gramy dalej. Khalifa. Mija? Mija Khalifa. Tak jest. Ale pięknie widziałem. Kurwa, taniec kozaka, ty. Mija Khalifa. Ja pierdolę. To aktorka. Ale przecież jak popularny. Czekaj, który ma 70, tak, który ma 60, to zaraz puścimy sobie wypowiedź. Zmienił zawodnika. Przytrzymaj RT. No chuj. No nic, trudno, no, bez zmiany. O, proszę Państwa, będzie strzał. O. No. A, zły guzik. Proszę Państwa, oddajemy strzał. Czy będzie 3-0 dla drużyny? Nie. Aj, widział! Ty statki ubłatuje sobie. Przytrzymaj. Proszę Państwa, Sterling wchodzi, ktoś tam schodzi. No, gdzie jest? To obchodzi. Dokładnie. Pierdolnie! A, Jezus! Kolejne statki nacierają. Ile tych zmian, kurwa, no, to są już czas, ma co nieskończoność. Ja pierdzielę, no proszę Państwa, no zaskoczeni jesteśmy, no. Khalifa. Pierdolnie! Nie! O, jest, proszę Państwa, piłka odbita od gracza z drużyny Anglii. Wydawałoby się, że będzie rzut rożny, ale sędzia tego nie zauważył. Aj, blisko było teraz, bramkarz mógł się pomylić. Ale tylko na chwilę. No widzę, że Tunezyjczycy odbili ilość strzałów w poprzedniej połowie, gdzie było 2 do 6, teraz jest 10 do 8 dla Tunezji, ale czy będzie strzał drużyny angielskiej? Znowu po... Jezus Maria, tam na trybunach!
Ktoś oberwał w płysk, proszę zobaczyć, jakże huknął. Proszę, trybuny niezruszone, ale pochylił się, ale no, kamera została wyłączona, brutalnie musiało to wyglądać. Otrzymaliśmy informację ze studio, że karetka już dojechała na trybuny. Ale przestrzeń twarz jest niemożliwy. Nieunikniony. No, niestety dokonamy aktu. Ależ brutalny fał. Tam się poślizgnął. Stones rzucił kamienie pod nogi gracza. Z Tunezji, no i cześć Kamil. No i skończył się. Będzie jednięcie? Jest jednięcie? Ale panu Bogu w okno, no. Ten Stone to naprawdę twardy gość. Tak. Stone zszedł, no, kamorami rzuca pod nogi innym graczom. Znowu był taniec kozaka. I znowu kosa na ryj. No nie, kontuzja kolejna, faula nieuznany przez sędziego. Tam, tam piłkarz leży, no Fernando Alonso. Widać, że angielski sędzia. Tak. Nie, no nie angielski, a tak, angielski sędzia, rzeczywiście. No. Co, na co jego kolor skóry wskazuje, bardzo dobrze. Anglik z Afryki. Ale Kalfia, Kalifa, Mia Kalifa wstała. Nie, strzał jest do bitka, no jest! A propos Mii Kalifi, dobra aktorka, ale nie sądzisz filmów fabularnych dla mężczyzn. Kapitana, no jej talent jest spory. Duży, jak chciałby się rzec. Wydaje mi się, że ona się świetnie obraca w tym otoczeniu. Ma trochę ciągoty na popularność, ale jest dość skromna. No nie, Mia Khalifa, fenomenalna, utalentowana aktorka, jest szał! Ale obroniony, wybroniony, wyłuskany przez Duplanda. No tak, nie zapomnieliśmy, że Dupland... Czyli to Nigeryjczycy podają do Kalfia, kontuzjowany Khalifa, kontuzjowana Mia Khalifa, no mimo wszystko daje radę. Malululululu. No, Malululululu. Przy piłce Henderson. Odbiera piłkę mu City. Do piłki dobiera Jones. Będzie pierdolony. Ja pierdolę! Ale zajebał, człowieku! To piłka City nie jest F-16 poleciała. Spójrzmy jeszcze raz. No nie uda nam się, bo niestety kamera nie uchwyciła tego. Ale jebnięcie było srogie. No, państwo mogą sobie przewinąć livestream. My nie możemy. Przy piłce Kalfia. Chciało kiwać, ale się wykiwał. Bentamor. To jest, proszę Państwa, doliczony czas gry, czy Tunezja po raz kolejny strzeli gola w doliczonym czasie gry? Czy po raz kolejny... Nie, proszę Państwa, koniec. Mecz kończy się wynikiem 2-0 dla Tunezji. Obie bramki strzelone w pierwszej połowie. Większość to jak statki kosmiczne, ale tak, czemu nie? No, jakby to ująć, no... Parę misji małpy wygrały. Parę misji na Marsa poleciało. Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję. O, proszę Państwa, pierwszy gol z główki. Zaraz po osiągnięciu kontuzji piłkarz osiągnął gola, po czym został zmieniony, kopnął w chorągiewkę. Drugi strzał, chybiony, ponad bramką. Oburzenie gracza z Anglii. I to będzie drugi gol dla Tunezji. Jest główka pod tylicą, do tyłu, salto prawie, nie, kopek. Tak, i proszę Państwa, no dziękujemy za oglądanie. Koniec transmisji. Polecamy kolejne mecze. Przypomnę, że kolejny mecz w czwartek o godzinie 22:00. Polska.